prosił o szybki niego. Kościuszko musiał więc przebić się przez otaczający go kordon rosyjski i nawiązać kontakt z Warszawą, Wilnem i innymi ośrodkami. Niestety, drogę na Działoszyce, którędy szedł, zamknęły koło Racławic wojska pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa. Siły rosyjskie liczyły 6,5 tysiąca sztabel i bagnetów oraz 19 armii. Około godziny 15 dał sygnał do natarcia na lewe skrzydło. Ogień otworzony przez podkomendy generała Zajączka zmusił oddziały carskie do przegrupowania i ataku na centrum. Tu ogniem 6 armat i strzałami z 3